A na koniec faktów kapitan Euro spieszy na ratunek. Komiksowy bohater ma przekonać Brytyjczyków, że Unia Europejska nie jest taka zła, a wyjście z niej to nie jest mądra i racjonalna decyzja. Sprawa jest poważna, bo antyunijne nastroje w Wielkiej Brytanii są coraz bardziej powszechne, a w siłę rosną partie, które na sztandarach mają hasło, że Unia to samo zło. Maciej Woroch. Zrobi wszystko, by Wielka Brytania została w Unii. Kapitan Euro, superbohater Europy. David Cameron i słowo na F. Panie Cameron, wiem, że pan może to zrobić. Już nie mogę, bardzo się starałem, ale to za wiele dla Torysa. Proszę się nie bać, spróbujmy jeszcze raz. Okej. Jakie jest to słowo na 11 liter? Federacyjny. Udało się i tak bardzo mnie tym razem nie bolało. Kapitan Euro ma już 15 lat. Na początku przekonywał mieszkańców Unii do wspólnej waluty. Teraz przeniósł się na wyspy, gdzie walczy ze swoim największym wrogiem, doktorem Podziałem. A to niełatwe zadanie, przekonuje twórca komiksu. Wielka Brytania zawsze była jedną nogą w Europie, a drugą poza nią. A teraz, kiedy niby największym problemem jest imigracja, bo Polakami i Rumunami straszy Partia Niepodległości, największym zadaniem kapitana jest wyjaśnienie, że nie imigranci są problemem, ale postrzeganie Unii. Najwięcej kłopotów przysparza żółto-niebieskiemu bohaterowi premier David Cameron, który miesiąc temu ogłosił nową politykę wobec przyjezdnych Europejczyków. Jeśli przyjeżdżasz do nas z Unii Europejskiej szukać tu pracy, nie damy ci zasiłku dla bezrobotnych. To po pierwsze. Jeśli zostaniesz dłużej niż pół roku i wciąż będziesz bez pracy, odeślemy cię do domu. Brytyjski premier cały rok straszył odbieraniem zasiłków i utrudnieniami. Kapitan Euro i jego drużyna na stronie internetowej i portalach społecznościowych przekonują tysiące Brytyjczyków, że warto w Unii zostać. Ale by mieć pewność, że tak się stanie, potrzeba będzie więcej niż komiks, mówią znawcy brytyjsko-europejskich relacji. Myślę, że Brytyjczycy są w stanie dać się przekonać co do pozostania w Unii Europejskiej, ale to raczej będą musiały być bardziej takie poważne wystąpienia poważnych biznesmenów, polityków. I właśnie ich twórcy komiksu już w styczniu chcą zacząć namawiać do współpracy. Z najnowszych sondaży wynika, że niechęć Brytyjczyków do Unii Europejskiej wciąż rośnie. I jeśli rzeczywiście więcej niż połowa z nich poważnie myśli o rozstaniu ze wspólnotą, to kapitan Euro ma niewiele ponad 2 lata, by przekonać ich do zmiany zdania. Bo tyle czasu właśnie zostało do obiecanego przez premiera Davida Camerona referendum. Maciej Woroch, Fakty, Londyn.